Michał Cichy, MMA.pl, znajdujemy się na PL MMA 73 w Ciechanowie, a ze mną jest mistrz wagi lekkiej PL MMA Marian Żółkowski po fantastycznym pojedynku. Marian, powiedz mi, pierwsza runda była głównie w stójce przewalczona, w sumie cała była w stójce. Powiedz mi, czy taki był plan na walkę, żeby bić się w stójce z tym rywalem? No, plan był taki, żeby dać dobrą walkę przede wszystkim. Zawodnik ze słabym rekordem, ale bardzo, bardzo dobry zawodnik stójkowy. Ma świetny rekord w Muay Thai i to, że w MMA przegrywał, no to przegrywał głównie w parterze, no tak jak dzisiaj ze mną. I to było pójście na łatwiznę, jakbym od razu chciał sprowadzić walkę do parteru. Więc pierwsza runda była taka w stójce, druga runda, no sam na własne życzenie, no, nie wiem czemu mnie wywracał. Chyba jak widać nie czuł się aż tak dobrze w stójce ze mną. No wywrócił mnie jak to zwykle, ja tam już łatwo opadam. A z drugiej strony nie będę ukrywał, bardzo nie oporowałem, bo wiedziałem, że prędzej czy później się pomyli, no i się pomylił, czyściutko wszedł w ten trójkącik. No właśnie miałem mówić, to obalenie z jego strony, później uciekł z tego parteru, myślałem, że po prostu poczuł, że tam już się tak wije, że będzie źle, a on jednak wrócił i tak jakby idealnie wszedł po prostu w ten trójkąt. Słuchaj Marian, to ja mam takie pytanie jeszcze z innej beczki. W trakcie przerwy między pierwszą a drugą rundą prowadząca podeszła do twojej dziewczyny i pytała się, jak ona odczuwa tą walkę. No i ja bym to może rozumiał, gdyby to było dla telewizji i ty byś tego nie słyszał, ale mi się wydaje, że ty to słyszałeś i jak w ogóle ty skomentujesz coś takiego? No, tego nie można było zobaczyć, tak jak powiedziałem. Wychodzę do drugiej rundy, Reinaldo stoi przede mną, a za jego głową jest moja dziewczyna, która odpowiada na pytania, więc to było słabe, dekoncentrujące, ale pomyślałem sobie, dobra, ten cyrk trzeba odsunąć i jedziemy druga runda. Ostatnio jak rozmawialiśmy po gali w Łomiankach, no twoja walka nie była w telewizji transmitowana, tylko była jedną z ostatnich, tam były też zawirowania, dwa razy się rozgrzewałeś, albo nawet trzy razy z tego co pamiętam, a teraz twoja walka była pierwsza i to trochę też dziwne, bo to była walka mistrzowska. Możesz nam zdradzić, dlaczego ona była jako pierwsza? Tak, bez problemu i to jest łatwe wyjaśnienie. Po tej ostatniej gali wielu ludzi właśnie popełniło błąd, no i tutaj prezes Pursu bardzo ładnie się zachował. Oczywiście tam mi wytłumaczył wszystko, dlaczego to się stało i obiecał mi, że na pewno będę w tej telewizji. No tylko cały czas jest jedna rzecz. Kołecki, oczywiście z wielkim szacunkiem będę się wypowiadał do moich kolegów klubowych, Szymon Kołecki i Paweł Trypson, oni muszą być w tej telewizji, bo oni przyciągają no niestety te grono tych ludzi, którzy tam się nie znają na MMA i oni muszą być. Gdybym ja był gdzieś między nimi, no to bardzo prawdopodobne, że mógłbym znowu wypaść, więc chcieli puścić moją walkę, wiedzą też, że ja daję dosyć emocjonujące pojedynki, więc chcieli pobudzić tych ludzi, którzy będą oglądali od początku. No i dzięki temu już też mieli mnie z głowy. Wiedzieli, że już zawalczyłem, ja byłem w tej telewizji, już nie musieli się martwić, bo jakby znowu by mnie nie było, no to fatalnie by się czuli, byłby no wielki problem. W ostatnim wywiadzie ze mną mówiłeś, że przygotowujesz się do wyjazdu do klubu Jose Aldo i powiedz mi, czy w końcu do tego dojdzie, czy udało ci się to załatwić? Tak, oczywiście dzięki temu, że teraz wygrałem, bo jakbym przegrał, to byłoby fatalnie. Więc dzięki temu, że wygrałem, mój przyjaciel Paweł Puścian jeszcze bardziej mi pomoże. No i pojadę do tej Brazylii i jadę do klubu. Będę w Rio mieszkał 2 miesiące, więc będę miał gdzie tam potrenować. Na pewno będę chciał pójść do klubu Denisona, z którym przegrałem i mu tam lekko wpieprzyć. Bo ja wiem, tam ludzie mogą sobie gadać, ale ja wiem, że byłem od niego no, dużo lepszy i tylko kilka tam błędów popełniłem przed walką nawet, ale dobra, już nie ma co się tłumaczyć. Tak czy inaczej jadę do Rio, będę trenował z Brazylijczykami, chcę się tam właśnie z nimi ponapieprzać, bo Brazylijczycy naprawdę mają wolę walki, prawdziwą wolę walki. Wydaje mi się, że Europejczycy, przynajmniej Polacy, bardziej kalkulują. A jeśli zawodnicy, którzy tak lecą, chcą się bić, to są zazwyczaj z kolei na mniejszym poziomie. Więc tutaj jest więcej kalkulacji, Brazylii, oni chcą się naparzać, więc chcę tam pojechać z nimi ćwiczyć. No i oczywiście do nowa uniało trenować z Aldo, z Barao. Twoja następna walka, następna obrona pasa będzie w Toruniu na kolejnym PL MMA w październiku? Bardzo możliwe, że tak. Bardzo możliwe, choć nie będę ukrywał, że oczywiście będę bronił pasa PLMA, kiedy tylko ten będzie mi kazał, ale
celuję w październiku w tej UFC. Mam całkiem niezły rekord. Wielu tam może się doczepić tam do tych zawodników, ale ja jestem zawodnikiem, który nie ma sobie nic do zarzucenia, także pod względem dopingowym, dlatego jak ja pójdę do UFC, będę się bił tak, jak się teraz biję, a nie, że będzie tak, że wejdę i nagle dwa razy gorszy będę, więc cały czas celuję w UFC. Dobrze, Marian, to teraz chwila dla Ciebie, podziękowanie dla sponsorów. Dziękuję trenerowi Ochnińskiemu, dziękuję Pawłowi Mistewiczowi, Pawłowi Puścianowi też bardzo dziękuję, trenerowi boksu Jackowi Kucharczykowi, moim przyjaciołom Mateusz Słotwiński i Karol Muchowski, chłopakom ze Swim Fight, Wojtkowi, tutaj jest Staśkowi, Thermoplex, Ex New Hobby i oczywiście mojej dziewczynie Ewelinie.